Pani marszałek, Wysoka Izbo, pan premier miał 30 minut, ja mam minutę, więc żeby jej nie marnować, dajmy wyraz temu, że wszyscy jesteśmy Europejczykami, a przede wszystkim pan premier Morawiecki. Zapraszam do hymnu Unii Europejskiej, Oda do radości. Zapraszam, szanowni państwo. Panie pośle, to nie jest wniosek formalny, więc proszę przestać się tak zachowywać. Odbieram panu głos, bo to nie jest wniosek formalny. To nie jest wniosek formalny, panie pośle. Proszę sformułować wniosek, proszę wniosek formalny, panie pośle. Czy może pan sformułować wniosek formalny? Panie pośle, czy może pan sformułować wniosek formalny? W takim razie nie, ma pan cały czas, proszę o wniosek formalny, a pan stoi i nie mówi nic. Panie pośle, proszę złożyć wniosek formalny. Proszę włączyć mikrofon, pani marszałek, bo odebrała pani czas, który przysługuje wnioskodawcy. Proszę podać, o jaki wniosek formalny pan zgłasza. No proszę bardzo. Ponieważ pan poseł nie reaguje, nie składa wniosku formalnego. Składa wniosek formalny, tylko prosiłbym, żeby nie przeszkadzać. Nie ma takiego wniosku formalnego, panie pośle. Nie ma takiego wniosku formalnego. Dziękuję, panie pośle. Proszę pani bardzo, pan ja nie zejdę z mównicy, dopóki pani nie pozwoli odsłuchać hymnu Unii Europejskiej. Panie pośle, bardzo pana proszę o zejście z... Proszę o zejście z mównicy, panie pośle. Panie pośle, proszę pana o zejście z mównicy. Po raz trzeci proszę. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku. Chcę, pani marszałek, żebyśmy nie mogli odsłuchać hymnu Unii Europejskiej. Wstydzicie się tego? Czy wstydzi się ta prawa strona sali hymnu Unii Europejskiej? Ja rozumiem, że możemy na tej sali się przekrzykiwać, ale hymn Unii Europejskiej, tak jak flaga Unii Europejskiej, jest na tej sali równoważna. Jesteśmy partnerem, członkiem Unii Europejskiej. Wstydzicie się? Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 4 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Pani marszałek, proszę zejść z mównicy. Wstydem dla tej sali jest, że część prawa strony nie chce zaśpiewać hymnu Unii Europejskiej. Jesteśmy Europejczykami. Jest flaga Unii Europejskiej. Panie pośle. Panie pośle, to jest sala plenarna. Chce pan śpiewać to na salę koncertową. W tej chwili jesteśmy przy wnioskach formalnych, panie pośle. Przy wnioskach formalnych jesteśmy. Panie pośle, czy pan rozumie, że jesteśmy przy wnioskach formalnych? Odpoczywanie to do kościoła.